3 dni inspiracji i wymiany doświadczeń, 14 sesji naukowych, ponad 50 prelekcji, pokazy zabiegów na żywo, nowości z całego świata, eksperci z Polski i zagranicy. Tak wyglądał 24. Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Antyaging. To jest dziedzina niezwykle szybko rozwijająca się i to, co mnie bardzo cieszy, wykład inauguracyjny profesora Szepietowskiego, który podkreśla, że jest to właśnie medycyna, że mówimy już o zabiegach medycznych. Właśnie powstaje umiejętność, która zostaje wpisana, że mamy definicję medycyny estetyczno-naprawczej, że zabiegi są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla lekarzy, no i to, że współpracuje całe środowisko. Po sukcesie w zeszłym roku postanowiłyśmy w tym roku cały piątek zrobić tak zwany white roomowy, poza oczywiście sesją botoksową, dlatego że stawiamy na wiedzę, stawiamy na edukację i wiemy, że lekarze bardzo się interesują takimi pokazami, żeby zobaczyć bezpośrednio, mieć taką bezpośrednią relację z lekarzem, czy też z lekarzami, którzy wykonują. No i się nie pomyliłyśmy, bo myślę, że wszyscy byli bardzo zadowoleni z tego dnia. I'm very happy to be in Warsaw again. I came here, I think, like 20 years ago, also to celebrate this market of aesthetic beauty and happy to work with the Polish doctors. This is a great meeting in which one is important to spread the new cutting-edge technology and the new cutting-edge acquisition of the different procedure, because that's the places in which when the doctor are more sensible to take them and to shift them to the office, hopefully next Monday. It's been a surprise because they asked me to talk about inflammatory skin disease and new therapies with hybrid cooperative complexes. So I can see that there is a lot of interest, that the rooms, they are full. It's the first time I'm here, but I'm looking forward to coming next year. Tegoroczny kongres obfitował i obfituje w bardzo wiele ciekawych sesji. Mieliśmy wykłady chirurgów plastycznych, okulisty, laryngologa i ich spojrzenie na medycynę estetyczną i to, co jest dla nas, lekarzy medycyny, bardzo ważne i bardzo istotne, pokazanie nam od tej drugiej strony, jak nasze działania wyglądają w trakcie na przykład później operacji plastycznych. Obserwacja, co wynika z tego, co my robimy i jednocześnie od razu takie zastrzeżenie, czego nie powinniśmy robić, co może dawać złe efekty, a co może dawać znakomite efekty. I think, of course, there's a lot of doctors here and dermatologists present in these congresses, and this field is really booming very quickly, using extracellular vesicles or exosomes in their clinical practice as topical treatments. The understanding of exosomes, however, is not that broad, and I'm very happy to be here to try to tell people a little bit about the science and educate around exosomes-extracellular vesicles. Faktycznie to był bardzo mocny czas. Mi się podobało hasło wiodące, primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić, i to sfokusowanie na bezpieczeństwie terapii i tego, kto właściwie może wykonywać terapię, to jest bardzo ważne i kluczowe w tej chwili. My chcemy robić skuteczne terapie, ale bezpieczne dla naszych pacjentów, i to przewijało się przez każdą sesję. Tradycyjnie już w trakcie kongresu odbyła się gala pereł, czyli rozdanie nagród dla najlepszych preparatów i urządzeń wykorzystywanych przez lekarzy w pracy z pacjentami. Wręczonych zostało ponad 50 statuetek pereł. Piękny wieczór, pełen emocji i wzruszeń, był taką cudowną chwilą wytchnienia i oderwania się od codzienności. Kongres za nami, ale już dziś chciałam zaprosić Państwa na przyszłoroczną, jubileuszową, bo 25. edycję. Mogę zapewnić, że będzie to wyjątkowe i niezapomniane wydarzenie. Serdecznie już Państwa dziś zapraszamy. Myślę, że warto na taki kongres się pojawiać, a my, lekarze, mamy możliwość przede wszystkim rozmowy ze sobą i wymiany doświadczeń.